Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina i przychodzę do Was dzisiaj z takim krótkim filmikiem z moimi najnowszymi polecajkami, jeżeli chodzi o produkty na redukcję. Jeżeli już mnie znacie, to wiecie, że schudłam 50 kg, ważyłam 130 kg, aktualnie ważę tych kilogramów około 80. Przeprowadzałam redukcję, która szła bardzo dobrze, nagle dostałam w łeb i moja redukcja musiała zostać przerwana. No trudno, tak bywa, jak się ma wstrząsienie mózgu, to ciężko jest się zajmować redukcją. Co poczeka, to nie ucieka, co? Wiecie, jak idzie to powiedzenie? Co poczeka? Co się odwlecze, to nie uciecze. O to mi chodziło właśnie, więc no, pewne plany trzeba przesunąć na później, ale to nie ma znaczenia, bo mimo wszystko, mimo że aktualnie teraz nie skupiam się tak bardzo na odchudzaniu, to cały czas myślę o tym, co jeść i jak jeść. Były takie momenty, kiedy jadłam trochę gorzej, zaraz po wstrząsieniu mózgu, kiedy po prostu wchodził mi do buzi jedynie chleb z masłem, ale ten czas mamy już za sobą, więc teraz wróciłam do swojego fajnego, zbilansowanego odżywiania i wychodzi mi to całkiem dobrze. Dzisiaj chcę Wam pokazać bardzo różne produkty. Takie mniej przetworzone i takie bardziej przetworzone, takie super naturalne i takie, które z naturą nie mają już zbyt dużo wspólnego, ale nadal są dobre, smaczne i od czasu do czasu można sobie zjeść. Pamiętajcie proszę, że ja w swoim sposobie odżywiania staram się zachować taki balans, powiedzmy 80-20. 80% to są produkty wysoko odżywcze, około 20% mojej diety to są tak zwane produkty rekreacyjne, takie zwykłe, które po prostu powodują, że ja jestem w stanie w tej swojej diecie, w tych swoich założeniach przetrwać długo, mam nadzieję bardzo długo. I na początek lecimy z czymś, co znalazłam w Biedronce i co zrewolucjonizowało moje podejście do dżemów. Bo ja dżemów przez długi czas bardzo unikałam, bo są napakowane cukrem, bo są po prostu strasznie kaloryczne. A tutaj się okazuje, że w takiej zwykłej Biedronce dostaniecie dżem All Nutrition. To jest taka tak naprawdę frużelina, coś w tym guście. I w takim dżemiku mamy aż 80% owoców, więc nie jest to taki, wiecie, sztuczny aromat truskawkowy, tylko to jest naprawdę bardzo truskawkowa rzecz. Pachnie jak dżem, pachnie jak takie truskawki z kompotu troszeczkę. Jest przepyszne do różnego rodzaju naleśników, do placuszków, do pancake'ów, do gofrów, jak najbardziej. Słodzone jest to erytrytolem i sukralozą. Tak, zgadza się. Erytrytolem i sukralozą. Jeżeli chodzi o kalorykę, to mamy na 100 gramów 43 kalorie. To jest bardzo mało w porównaniu do normalnego dżemu. To jest ekstremalnie mało. Wiadomo, węglowodany tutaj głównie są, tłuszczu praktycznie nie ma, białka praktycznie nie ma, więc to są po prostu same truskawki. Czyli od czasu do czasu lubicie dżem. Ja nie mówię, żeby to jeść codziennie i zjadać naraz cały słoik, ale jeżeli od czasu do czasu chcecie zjeść dżem, nie chcecie dobijać kalorii nie wiadomo jak wysoko, no to właśnie te produkty All Nutrition są bardzo fajne. Widziałam jeszcze wiśnie, ale ich jeszcze nie próbowałam. Także na razie próbowałam truskawki i są super. Zostając w temacie owoców, o ile tamten produkt można nazwać jeszcze owocami, to mam dla Was borówki. Borówki to są chyba moje ulubione owoce latem. Naprawdę kocham borówki. Jeżeli znajdziecie właśnie takie borówki jak te, czyli fajne, duże owocki, no to nic, tylko po prostu się zajadać. Borówki, tak samo jak inne owoce niskocukrowe, tak zwane owoce leśne, nazwijmy to w ten sposób, są bardzo fajne na redukcji. One mają bardzo dużo antyoksydantów, one mają bardzo mało cukru, więc są praktycznie idealne. Warto z takich owoców nie rezygnować. Borówki, truskawki, maliny. Ja jeszcze bardzo lubię poziomki. Mam właśnie teraz na ogródku kilka krzaczków poziomek, więc sobie podbieram. Moje poziomki niestety są podbierane też przez inne zwierzęta. Mam tu na myśli moje psy, które kochają poziomki i kochają też pomidory zrywać prosto z krzaka, więc trudno, muszę się z nimi dzielić. No i możecie je też kupić zamrożone, niekoniecznie takie o, ale możecie też zamrozić je sami. I właśnie pokażę Wam, jak ja zamroziłam swoje borówki i swoje maliny. Czasami kupujemy w paczkach mrożone owoce i one są zmrożone w taką obrzydliwą pulpę owocową. Są po prostu pogniecione, połamane, w ogóle bez sensu. Ja swojego czasu nakupowałam sobie borówek i nakupowałam sobie malin i po prostu już nie byłam w stanie ich wszystkich zjeść. I mówię, no nie, no przecież nie wyrzucę. Psy już też nie miały siły jeść tego wszystkiego, więc mówię, zamrożę. Zobaczymy, co z tego będzie. Byłam święcie przekonana, że wyjdzie z tego jedna wielka... Ale nie.
Zobaczcie, jak one pięknie się zamroziły. Nie skleiły się wszystkie w jedną wielką masę. Są sypkie. Zobaczcie. I nic innego mi nie pozostało, jak sobie je zachować na zimę, na jakieś jesienne wieczory i będę miała borówki. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jak je rozmrożę, to pewnie już nie będą miały takiej idealnej konsystencji, idealnego kształtu, ale mimo wszystko są. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Ja się domyślam, że dla niektórych z Was to może być oczywista oczywistość. Mi się wydawało, że jeżeli chodzi o mrożenie owoców, to to muszą być jakieś specjalne warunki. Nie byłam naprawdę świadoma, że można je po prostu włożyć do pudełka, do zamrażalnika i będą idealne. Wow. Przechodzimy do następnego produktu, który ostatnio w mojej kuchni jest praktycznie non-stop. Wiadomo, jeżeli lato, to grill. A jeżeli grill, to ketchup. I keto ketchup Roleski to jest chyba najlepszy ketchup ever. Ja jeszcze mam ten w wersji sycylijskiej do pizzy, on jest po prostu przeboski. To jest ketchup bez cukru, wprawdzie jest troszeczkę dosładzany sukralozą, ale mimo wszystko skład jest bardzo fajny. I w takim ketchupie mamy 41 kalorii na 100 gramów, czyli jak na ketchupy, jak na sosy, jak na różnego rodzaju dodatki do dań, do mięs, to jest bardzo mało, a do tego smak jest po prostu przeboski. I taki ketchup też właśnie znalazłam w Biedronce. W ogóle Roleski ostatnio ma trochę takich fajnych produktów sosowo-ketchupowych i w ogóle. I ten ketchup jest jednym z nich. On jest keto, tak tu jest napisane, ale to nie znaczy, że on jest wysokotłuszczowy. On po prostu jest bez cukru. Ale keto jest teraz popularne, dlatego nazwali to keto. Następna opcja w mojej diecie po prostu obowiązkowa już od dłuższego czasu. Opakowanie jest otwarte, także jak się wysypią, to wielkie sorki. Gnocchi. Gnocchi pisane gnocchi. To są takie ziemniaczane kluseczki, coś jak nasze kopytka, tylko w takiej troszeczkę jakiejś bardziej dla mnie przystępniejszej formie. W sensie kopytka kojarzą mi się bardzo z mięsem i z takimi daniami. Kopytka i gulasz. I coś takiego. A gnocchi w mojej głowie takiej konotacji nie mają i sobie właśnie je jem tak bardziej po włosku, ale nie tylko. Zazwyczaj jem z pesto, z pomidorami, z kurczakiem albo z sosem szpinakowym i to jest po prostu boskie. A ostatnio zrobiłam sobie taki sos truskawkowy z twarogiem i dodałam go właśnie do gnocchów. A nie do makaronu, jak zazwyczaj w Polsce robimy, tylko właśnie do gnocchów. W ten sposób zjadłam przepyszne, letnie, słodziutkie danie, a przy okazji oszczędziłam trochę kalorii. Już Wam mówię dlaczego. Bowiem, moi drodzy, gnocchi na 100 gramów mają 168 kalorii. To jest mniej więcej o połowę mniej niż makaron. Skład jak dla mnie jest bardzo spoko, kaloryczność jest bardzo spoko. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to są kluseczki, tak? Więc tutaj nie przesadzamy jakoś bardzo z ilością, bo to, że są mniej kaloryczne, to nie znaczy, że nie są w ogóle kaloryczne, ale mimo wszystko moim zdaniem bardzo, bardzo warto. Ja je polecam. To jest produkt z Biedronki, ale wiem, że w innych sklepach też są dostępne. Są też gnocchi nadziewane różnymi dodatkami, jakimś serem feta, jakimiś pomidorami, jakimś pesto i tak dalej. Ja je bardzo lubię, ale moimi ulubionymi są właśnie te, takie naturalne, bez żadnych dodatków, bo mogę sobie te dodatki dobrać sama. Raz takie, raz siakie, raz inne i w ogóle. Lato ma też to do siebie, że czasami nie mamy ochoty jeść ciężkostrawnych rzeczy. Przynajmniej ja tak mam, chociaż nie zawsze, to trzeba przyznać, że czasami są takie momenty, że po prostu zjadłabym karkówkę albo golonkę, a czasami są takie momenty, że no nie, jednak wybieram sobie na przykład sałatkę, wybieram sobie na przykład tuńczyka. I przychodzę do Was teraz z tuńczykiem właśnie. Z tuńczykiem, a przy okazji z cieciorką w puszce. I to jest moje po prostu odkrycie, ta cieciorka. Bo to są małe puszeczki. Ja zawsze kupowałam tą cieciorkę w takich dużych słojach i ona mi się później psuła i nic z tego nie było. Kilka z Was mi zasugerowało, że ciecierzycę taką już ze słoika można na przykład zamrozić. Ja w życiu na to nie wpadłam. Jeżeli chodzi o tuńczyka, ja takich puszkowanych ryb za dużo nie jem, aczkolwiek tuńczyka od czasu do czasu lubię. I zawsze wybieram tego tuńczyka w sosie własnym, czyli po prostu w takiej wodzie z solą. Nie w oleju, nie w oliwie, nie w żadnych tam pomidorach czy czymś innym, ale właśnie takiego tuńczyka w sosie własnym. I z takiego tuńczyka oraz takiej ciecierzycy, a oba te produkty to jest źródło białka, rybka
i strączki. Robię taką fantastyczną sałatkę, którą podpatrzyłam u mamy mojego chłopaka. Właśnie biorę sobie tuńczyka, ciecierzycę, do tego ryż, ogórka na przykład konserwowego albo kiszonego, to wszystko sobie mieszam, dodaję oczywiście jeszcze bardzo dużo pietruszki, bo ja kocham pietruszkę. Do tego jeszcze leci, co tam jeszcze leci, majonez wegański, trochę skyru i po prostu jest pycha. Przepis na tą sałatkę znajdziecie u mnie na Instagramie, także jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam, żebyście sobie sprawdzili. Czy oglądaliście ostatni mój film, w którym mówiłam Wam o moich uzależnieniach? Między innymi o uzależnieniu od słodkich herbat mrożonych typu tam Iced Tea, Lipton, Nestea i tak dalej. Polecam Wam zajrzeć do tego filmu, bo możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. A ja ostatnio znalazłam Iced Tea Zero. To jest po prostu miód na moje serce. Ja teraz już tak Iced Tea nie piję jak piłam kiedyś, bo kiedyś piłam hektolitrami, a teraz już piję bardzo rzadko, aczkolwiek lubię, nadal lubię. I znalazłam właśnie taką herbatkę, nazwijmy ją w cudzysłowie herbatką, to jest taki napój, prawda? Bez cukru. I taka oto herbatka ma jedną kalorię na 100 ml, czyli bardzo, bardzo mało, praktycznie nic. Ja nie piję tego, że tak sobie odkręcam i po prostu gul do brzuszka, absolutnie nie. Ostatnio mam fazę na robienie różnych napojów, różnego rodzaju takich nawet, można by powiedzieć, naparów, chociaż napary to są chyba jak się zalewa gorącą wodą. Dobra, to powiedzmy napojów z dodatkiem tego typu właśnie Iced Tea. Dajcie mi znać w komentarzach, czy mielibyście ochotę poznać właśnie takie letnie przepisy na przepyszne napoje, które tak naprawdę super by były do grilla albo na jakieś takie upalne dni. Bardzo chętnie się z Wami podzielę. Także to jest moje odkrycie ostatnie i jestem zaszokowana, że taki produkt jest, bo ja się zapijałam kiedyś naprawdę takimi herbatkami pełnymi cukru. One były obrzydliwie słodkie. Ja teraz takiej butelki nie jestem w stanie wypić, bo jest dla mnie za słodka, ale jeżeli sobie jej użyję jako bazy, czyli dodam do dużej ilości wody, to oj, to jest super, naprawdę jest pyszne. Znaleźliśmy jeszcze ostatnio w Biedronce, jak byliśmy na zakupach, coś takiego, jakąś taką pionową donicę na różnego rodzaju warzywa. Będę to sprawdzała. Jakby nie wiem jeszcze, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Po prostu Wam pokazuję, że w Biedronce teraz tego typu rzeczy są. Jeżeli macie małe mieszkania, jeżeli macie mało miejsca, to warto sobie coś takiego może sprawdzić, przetestować. Jeszcze tego nie testowałam. Myślę, że jak złożymy, to się okaże, czy to jest spoko, czy to jest niespoko. To Wam tak tylko dodatkowo po prostu pokazałam, bo stało tutaj akurat pod ręką. Jak lato, to oczywiście świeże owoce i świeże warzywa, no bo kiedy jeść te wszystkie pyszności, jak nie teraz? No i właśnie, my przywieźliśmy od dziadka całą torbę przepysznej, cudownej, żółtej fasolki szparagowej. Już Wam pokazuję, to jest w ogóle fasolka, którą dziadek sam wyhodował. Proszę bardzo, moje ulubione warzywo do sadzonego jajka. Po prostu cudo. A taką fasolkę czasami też dodaję sobie do na przykład makaronu i tak robię taki trochę udawany makaron. Biorę sobie na przykład taki zwykły makaron, do niego dodaję sos i właśnie taką fasolkę szparagową. I to jest super opcja, jeżeli chcemy zjeść makaron, który, no nie ukrywajmy, jest bombą kaloryczną, ale chcemy zjeść tego makaronu dużo. Więc co robimy? Robimy sobie objętościowy po prostu majstersztyk, dodając taką fasolkę szparagową. To jest kosmos. Przywieźliśmy też od dziadka przepyszne, słodkie, bardzo mięsiste, no po prostu kosmicznie dobre ogórki gruntowe. Będziemy z tych ogórków robić najprawdopodobniej małosolne, ale póki jeszcze nie są ukiszone czy tam umałosolnione, to pyszną można z nich zrobić mizerię. Wyjmijcie sobie teraz proszę długopisik, karteczkę, bo będę Wam dyktowała przepis na najlepszą sałatkę ever, która też, nie ukrywajmy, ma dosyć sporo białka. Bierzemy sobie ogórki, bierzemy sobie rzodkiewki, bierzemy sobie koperek i bierzemy sobie szczypiorek. I to wszystko sobie siekamy, ogóreczki na plasterki, rzodkieweczki na plasterki, wszystko ze sobą mieszamy. Dodajemy najważniejszy składnik, czyli skyr naturalny, do tego sól, pieprz lub, jeżeli macie, to sól ziołową, bo ona będzie najlepsza, i odrobinę czosnku i macie po prostu taką sałateczkę na lato, po prostu idealną. Nie dziękujcie, nie dziękujcie. To taka mała, szybka, że tak powiem, przepisowa polecajka. Ja taką sałatkę praktycznie teraz jem co drugi dzień. No po prostu nie mogę przestać, jest przepyszna.
Także jak widzicie, mam w swojej kuchni rzeczy takie ekstra, super naturalne, po prostu najlepsze na świecie, a mam też rzeczy przetworzone, bo z takich rzeczy też w swojej diecie korzystam. Ja wychodzę z założenia, że lepiej funkcjonuje, że lepiej mi się żyje, kiedy mam zachowany ten balans, że nie narzucam sobie zbyt dużych restrykcji. Biorę sobie po prostu to, na co mam ochotę, staram się zachować umiar, staram się zachować zdrowy rozsądek i tak wychodzę najlepiej po prostu. Oczywiście wasza dieta to jest wasza dieta, moja dieta to jest moja dieta. Mi taki sposób funkcjonowania, mi taki sposób odżywiania odpowiada. Czuję się dobrze, czuję się lekko, energicznie, a wy możecie jeść tak, jak wy lubicie. Ja absolutnie nie narzucam wam tego, co macie jeść, co macie lubić, czego macie nie lubić. Mówię wam po prostu o tym, jak to u mnie wygląda. Jeżeli macie ochotę się zainspirować moimi posiłkami, to serdecznie zapraszam was na Instagrama, gdzie w zapisanych relacjach jest dużo jedzonka. Jest też bardzo dużo memów. Jeżeli macie ochotę wesoło spędzić czas, to jak najbardziej na moim Instagramie jest dużo memików, które wam publikuję w miarę regularnie i serdecznie was zapraszam do tego, żeby mnie tam obserwować. Tak właśnie wyglądają moje ostatnie odkrycia, ale nie tylko odkrycia, po prostu moje ulubione produkty, z których korzystam na co dzień i z których korzystałam też w trakcie mojej wielkiej utraty wagi. Bardzo też czekam na wasze jakieś odkrycia. Dajcie mi znać koniecznie, czy w ostatnim czasie odkryliście w swoich lokalnych sklepach coś, co zawładnęło waszymi serduszkami. Coś takiego, no po prostu top of the top. Moje ulubione produkty już znacie, ja będę wam sukcesywnie pokazywała inne moje ulubione rzeczy. Ja się staram, żeby moja dieta była zróżnicowana, żeby moja dieta była wesoła, smaczna, pyszna, a nie nudna i monotonna. Także tych produktów moich ulubionych jeszcze na pewno będzie bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, wiedzieć co tam u mnie słychać i nie przegapiać żadnego z moich nowych odcinków, to serdecznie zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału. A jeżeli chcecie, oczywiście możecie zostawić po sobie jakiś znak w postaci komentarza albo chociaż łapki w górę. Będę wam za to bardzo serdecznie wdzięczna, bo takie wasze działania pomagają mojemu kanałowi się rozwijać. Ja zabieram się za przygotowanie teraz jakiegoś obiadku, a z wami widzę się następnym razem. Trzymajcie się cieplutko, pijcie dużo wody, jedzcie smacznie i uważajcie na swoje głowy, żeby podobnie do mnie nie mieć wstrząśnienia mózgu. Buziaki i widzimy się następnym razem. Pa, pa! Zobaczcie, ile tych ogórów mamy! Tyle mamy ogórów! Jezus! To można na siłownię iść z takim sprzętem.